Tobą krótki trening z serii Fit Fight. Dzisiaj skupimy się na mięśniach rąk. Zacznijmy od rozgrzewki. Masz miejscu, brzuch jest napięty, plecy są wyprostowane, łopatki są ściągnięte do dołu. Ręce pracują, idziemy. 10, 9, 8, 7, 6. Krążenia ramion do przodu, cały czas marsz w miejscu. Pełne ruchy. Jeszcze 5, 4, 3, 2, 1 i to samo tył. Hop, do tyłu. Otwórz klatkę piersiową i ściągnij łopatki. 5, 4, 3, 2, 1, krążenia barki w przód. W trakcie treningu ja będę używać handli 5-kilogramowych. Jest to moje submaksymalne obciążenie przy większości ćwiczeń, które będziecie wykonywać. Submaksymalne, czyli takie, gdzie jestem w stanie wykonać od 8 do 10 powtórzeń. To samo krążenia tył, tył, tył. Jeśli używasz obciążenia submaksymalnego, czyli dużego, świadczy to o tym, że chcesz zbudować mięśnie. Jeśli chcesz tylko wyrzeźbić mięśnie rąk, ładnie je ujednolić, możesz spokojnie użyć mniejszego obciążenia, czyli takiego, gdzie spokojnie jesteś w stanie wykonać 20 powtórzeń jednego ćwiczenia. 3, 2, 1. Ręce do boku, rozgrzewamy stawy łokciowe. Jeśli chodzi o ilość ćwiczeń. Oczywiście będzie to 5 ćwiczeń. Każde ćwiczenie będziemy wykonywać w dwóch seriach. To samo w drugą stronę, łokcie wysoko, na wysokości barków. I teraz tak, osoby, które używają dużego obciążenia submaksymalnego, w serii wykonają od 8 do 10 powtórzeń. Osoby, które używają mniejszego obciążenia, w serii mają wykonać 12-15 powtórzeń. Ok, rozgrzewamy teraz stawy nadgarstkowe. Na razie kręcimy w jedną stronę. Pamiętaj o wyprostowanych plecach i napiętych mięśniach brzucha. Zmieniamy i to samo w drugą stronę. Ok, stajemy szeroko. Wdech nosem. I wydech ustami. Wdech nosem. I wydech ustami. Bierzemy handle. Najważniejsza w trakcie treningu jest pozycja kręgosłupa. Nie wypinamy pośladków, nie garbimy się. Kręgosłup jest w neutralnej pozycji, czyli pośladki są lekko wypięte, brzuch jest napięty, pępek przyklejony do kręgosłupa. Nie garbimy się, łopatki ściągnięte, plecy wyprostowane, głowa cofnięta. Osoby, które używają dużego obciążenia, dane ćwiczenie mogą wykonywać troszkę wolniej. Jeśli używasz mniejszego, ćwiczenie będziesz wykonywać szybciej i dlatego ci, co robią 8, ci, co robią 12, 15, spokojnie skończymy razem każdą serię. Pierwsze ćwiczenie będziemy podnosić do góry rękę, ściągać łopatkę, wypychać do przodu i do dołu. Zostaw minimalnie zgięty łokieć, nie do pełnego wyprostu, a lekko zgięta ręka. Ok, zaczynamy. Brzuch napięty, pozycja, ręka, góra, hop. Ściągnij. 10, 9, 8, 7, plecy wyprostowane, trzymaj brzuch napięty, 6, 5, 4, pamiętaj o oddechu, 3, 2, i ostatni, 1, ściągnij, powrót. Odkładamy na chwilę handle, rozluźniamy mięśnie rąk. Pamiętaj o pozycji, pępek przyklejony do kręgosłupa. W momencie, kiedy podnosisz ręce do góry, nie wygina się w kręgosłupie, stabilizuj go. Ok, jeszcze raz to samo. Stabilizacja, brzuch napięty i lecimy. Góra, ściągnij.
wyciągnij. Hop. 8. 7. Pamiętaj, kręgosłup. 6. 5. 4. 3. 2. I ostatni, 1. Góra, hop. I odpoczynamy. Kolejne ćwiczenie. Nadal lekko zgięte stawy łokciowe. Hantle skierowane do przodu, dłonie. Ręce nad głowę. Wolno, kontrola, symetria. Pamiętaj, nie opuszczaj szybko, opuszczaj wolno, kontrolę to mięśniowo. Odwracamy i podciągamy hantle do wysokości obojczyków, łokieć wysoko. Ok, bierzemy hantle i lecimy. 10. Góra, 9. 8. Głowa cofnięta. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Wolno, 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 wolno. Opuszczaj. 1. Przerwa. Rozluźnij mięśnie rąk. Ok. Jeszcze raz to samo. Wdech nosem. Wydech ustami. Pozycja. Brzuch napięty. Pępek przyklejony do kręgosłupa. Lekko zgięte łokcie i hop. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Wolno opuszczaj, wolno, wolno, wolno. Ostatni, 1. Podciągamy, przerwa. Kolejne ćwiczenie. Nadal będziemy męczyć mięsień naramienny, ale dołożymy do tego jeszcze biceps. Hop, biceps, naramienny nad głowę i powrót. Spójrz, jakby nam pracowały nogarski. Wracamy, góra. Ok, bierzemy hantle, brzuch, plecy wyprostowane, głowa zwinięta, łopatki są ściągnięte. Pamiętaj, jeśli podnosisz hantle, nie odginaj się do tyłu. Pracuje biceps, a nie przeciążanie kręgosłupa. Ok, zaczynamy. 10. 9. Łokcie blisko do tułowia, trzymaj je tutaj. 8. Oddychaj. 7. 6. 5. 4. 3. 2. I ostatni. 1. Biceps. Hop. I wolno opuszczę kontrolę. Chwila przerwy. Rozluźnij mięśnie rąk. I jeszcze raz to samo ćwiczenie. Pamiętaj o pozycji. Trzymaj napięte mięśnie brzucha. Pępek przyklejony do kręgosłupa. Wdech i lecimy. Biceps na głowę. Powrót. 9. 8. 7. Trzymaj proste plecy. 6. 5. 4. 3. 2. I ostatni. 1. I na głowę. Super. Przerwa. Kolejne ćwiczenie. Nadal będziemy męczyć biceps. Dołożymy sobie do tego plecy.
chwyt młotkowy, cały czas łokieć będzie zgięty 90 stopni, brzuch napięty, plecy wyprostowane. Będziemy robić krótki ruch na biceps i otwieramy ręce na zewnątrz. Krótki, otwórz. Krótki, otwórz. W trakcie otwierania nie wyginaj się, trzymaj kręgosłup płasko. Gotowi? I lecimy. Krótki ruch. Hop! Otwórz. 9. 8. 7. Trzymaj stabilizację. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Dobrze. Chwila przerwy. Rozluźniamy ręce. Jeszcze raz to samo. Pozycja. Brzuch napięty. Biceps. Krótki. Hop. Otwórz. Hop. Otwórz. 8. 7. 6. To biceps pracuje. 5. Nie plecy. 4. Nie wyginaj się wędźwiowo. 3. 2. 1. Super. Przerwa. Następne ćwiczenie. Będzie to ćwiczenie na triceps. Będziemy w wykroku. Plecy są wyprostowane. Łokieć opiera się o staw kolanowy. Dociągamy. Czyli wiosłowanie. I później wyprost w stawie łokciowym. Mocno pracuje triceps. Nie odstawij ręki na zewnątrz. Ręka jest cały czas przyklejona do tułowia. I zaczynamy. Dwie serie na jedną stronę. I później zmieniamy stronę. Trzymaj stabilizację. Dociągamy. Hop, blisko. Wyprost. 10. 9, ściągnij łopatki, napnij brzuch. 8, wolno. 7, 6, pamiętaj o oddechu. 5, 4, 3, 2 i ostatni. 1, chwila przerwy. Rozluźnij ręce i jeszcze raz. Plecy wyprostowane, brzuch napięty. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. I ostatni, 1. Super. Rozluźniamy. Rozluźniamy też nogi, bo one pracują. Zmieniamy stronę. To samo na drugą stronę. Wyprostuj plecy. Ściągnij łopatki. Łokieć o kolano. I zaczynamy. Hop. 10. Łokieć blisko do ciała. 9. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, przerwa. Pamiętaj, kolano ma być bezpośrednio nad stawem skokowym, plecy proste, noga daleko, daleko do tyłu. Gotowi, lecimy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i ostatni 1. Super. Następne ćwiczenie, ostatnie już w tym programie treningowym. Bierzemy hantel, łapiemy go z boku. Plecy wyprostowane, brzuch napięty. Połączymy sobie biceps i triceps. Lekko zgięte kolana, stopy równolegle względem siebie. Hop, nad głowę, do tyłu.
Zobacz, łokcie są blisko do głowy. Hop, powrót. 10. 9. 8. 7. Pamiętaj, łokcie blisko. 6. 5. Trzymaj prosto plecy, nie wyginaj się wędrowym. 4. 3. 2. 1. Super. Chwila przerwy. W trakcie tego ćwiczenia pamiętaj, łokcie są blisko do głowy. I jeszcze ostatnia dycha, ostatnie ćwiczenie w tym programie. Łokcie dociskają do klatki piersiowej. Hop! W górę. 10. Wolno, stabilizacja. 9. 8. Brzuch pracuje, pamiętaj. 7. Kręgosłup płasko. Nie pracuj nim. 6. Nie wyginaj go. 5. 4. 3. 2. I ostatnie powtórzenie. Hop, biceps, triceps. Super. Odkładamy hantlę. Robimy wdech nosem. I wydech ustami. Wdech nosem. I z wydechem głowa do boku, ręka po przeciwnej stronie. Ściągnij bark do dołu. I rozciągamy. 5, 4, 3, 2, 1. Wracamy do centrum. Wdech. I z wydechem to samo, druga strona. Ściągnij bark do dołu, głowa na przeciwną stronę. 5. 4, 3, 2, 1. Wdech nosem i z wydechem rozciągamy triceps. Łokieć blisko do głowy, cofnij rękę do tyłu daleko i trzymamy. 5, 4, 3, 2, 1. Wdech i z wydechem druga strona to samo. Trzymamy. 5, 4, 3, 2, 1. Wdech. I z wydechem rozciągamy przód. Bark do dołu, plecy wyprostowane. Naciągnij rękę, nie w dole, a na wysokości barku. 5, 4, 3, 2, 1. Wdech. I z wydechem, druga strona to samo. Niewysoko bark, ściągnij go do dołu. 5, 4, 3, 2, 1. Zaplatamy z tyłu ręce, otwieramy klatkę piersiową, dłonie daleko od pośladków, ściągnij, głowa cofnięta i trzymamy. 5, 4, 3, 2, 1. Stajemy w lekkim rozkroku. Wdech nosem. I wydech ustami. Wdech nosem. I wydech ustami. Ostatni raz. Wdech. Wydech. Brawo, to był super trening na ręce. Możesz być z siebie dumny. Mam nadzieję, że zobaczymy się na kolejnym. Cześć!